Krzysztofie, spotykamy się dzisiaj na przepięknym wydarzeniu, takim letnim, jakim są zawody wędkarskie aktorów imienia Mariana Łącza, aktora i też właśnie ojca pani aktorki Laury Łącz. Ty dzisiaj jesteś jako gość. Powiedz nam, komu kibicujesz? Drugi raz jestem jako gość. Byłem dwa lata temu, zdaje się. No piękne miejsce, wspaniałe miejsce. Rancho pod Bocianem. Idealne do łowienia ryb. Ja już właśnie widziałem moich faworytów. Pan Strasburger, Stockinger, Izabela Trojanowska. Uwielbiam. I stawiam na nich. Wszystko. Rozumiem. A czy sam też czasem wędkujesz? Kiedyś wędkowałem. W dzieciństwie bardzo dużo. Ale to jako mały chłopiec z bratem przetecznym, bo mieliśmy staw. W związku z tym często tam biegaliśmy i wędkowaliśmy. Właściwie to on mnie uczył, bo on był starszy i już wiedział, o co chodzi. No, ale ja miałem większe szczęście. Dzisiaj jesteś jako gość, ale czy chciałbyś być na przykład w przyszłym roku jako zawodnik i tutaj razem rywalizować z innymi aktorami o tytuł najlepszego wędkarza? Jakbyś wiedział, jakie tu są tuzy, jak wędkują. Ten pan, co podkłada głos do Toy Story. No, jest po prostu mistrz. I często wygrywa tutaj te zawody wędkarskie. Właśnie tak. Ja to się chowam w wędkarstwie. Poza tym jestem ta szalona dusza, niespokojna, więc nie usiedzę w jednym miejscu zbyt długo. Aczkolwiek oczywiście chętnie spróbuję, jeśli bym miał w przyszłym roku czas i to zdrowe podejście, tą cierpliwość. Ostatnio u mnie dużo się dzieje, teraz otworzyliśmy. O właśnie, co się dzieje, jakbyś mógł opowiedzieć Krzysztofie? No poza prezesurą WOL Pro Polska otworzyliśmy teraz platformę B2B, B2C, handlowo-gospodarczą Ecompeo dla przedsiębiorców. Właśnie jesteśmy po konferencji. Wspaniali goście. Pani Anna Kalata, wysokiej klasy ekonomistka, po wielkiej nagrodzie, pan Piechociński, odwiedzili nas. Pani Anna Kalata nawet została doradcą zarządu. Także ciągle w biegu, bo robię kilka rzeczy naraz, rozbudowuję dwie firmy, walczę po pandemii znowu o coraz większe kontrakty, bo to nas ominęło. Jedyne co można było robić, to jak ktoś miał w tym jakby wiedzę, to rzeczy medyczne, natomiast ja nie wchodzę w coś, co nie jest związane z moją duszą. Bardziej mogę promować instytucje. Kiedyś przecież reżyserowałem, czy robiłem choreografię, to dzisiaj jakby jestem od PR-u różnych teatrów, Warszawskiej Opery Kameralnej, która w tej chwili obchodzi lecie, 60-lecie chyba i 30-lecie Festiwalu Mozartowskiego, a 60-lecie Opery Kameralnej, czy tak. Natomiast także nie miałem na to czasu. Także co mówić o wędkarstwie? No tak jak mówię, rozbudowuję dwie firmy i idziemy do celu. Czyli wakacje owocne i bardzo pracowite zawodowo, tak? Stawiasz na zawodowe plany, a nie na odpoczynek tego lata. Tak, tu akurat nie mam wyjścia. Zobowiązałem się, w związku z tym stawiam na to, ale odprężam się przy takich chwilach jak pani Laura Łącz, wspaniała polska aktorka i organizatorka, producentka tego typu imprez, jak zawody wędkarskie, a i nie tylko. Czynna non-stop. Ona na jej uroczystościach, galach, imprezach, czy tego typu zawodów wędkarskich, czy pikniku, wypoczywa się, plus chętnie się ją widzi. To jest wspaniała kobieta, to jest dusza kobieta i robi dla ludzi naprawdę wiele i to się docenia, to się czuje, to iskrzy wewnątrz. Pani Laura Łącz jest naprawdę wyjątkową osobą. Sponsorzy dzisiejszej imprezy wyjątkowi, również firma Lekam, firma NOT obchodzi 150-lecie, tam gdzie często organizujemy różne widowiska, czy Klub Integracji Europejskiej też wspiera panią Laurę Łącz. Także w NOT-cie odbywają się jego gale.
wielu, 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 wielu sponsorów, jak widzimy, wspaniałe nagrody, także jest co oglądać. Zapraszam też, ty mnie zapraszasz, ty pytasz się, czy ja bym chętnie brał udział, biorę, może nie czynny, ale z zainteresowaniem śledzę uczestników konkursu, natomiast polecam wszystkim aktorom wzięcie udziału w tym, bo to naprawdę mega impreza i wypoczynkowa, taka przyjemna. No, z panią Laurą Łącz spędza się ten czas jak czas rodzinny. Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję.